Pani poseł Marzena Michałek, Prawo i Sprawiedliwość, zadawała... Przepraszam, najmocniej Machałek. Bardzo panią poseł, przepraszam. Przepraszam, to będzie ostatni raz pomyłka. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja z wielkim zadowoleniem przyjmuję, że powstaje taki projekt, jest taki projekt, mam nadzieję, że będzie przyjęty, który tak wprost odwołuje się do wartości, jaką jest miłość. To jest bardzo istotne. Wiem, że to wzbudzało dużo kontrowersji czy dyskusji w różnych środowiskach tych medialnych. Chciałabym wiedzieć, jak te dyskusje przebiegały, jakie były argumenty tutaj do posła wnioskodawców. Ja oczywiście to odwołanie wprost do tej wartości przyjmuję z wielkim zadowoleniem. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, że bieda to zawsze jest czymś złym i my politycy za biedę w naszym kraju powinniśmy się wstydzić, a już niedopuszczalne, a szczególnie powinni się wstydzić ci, którzy rządzą, a już niedopuszczalne jest odbieranie dzieci z powodu biedy. I oczywiście nie ma dokładnych statystyk, ale czy oprócz tego, co przedstawia ministerstwo, są jakieś badania, które rzeczywiście mogłyby w sposób uczciwy i w miarę obiektywny oszacować skalę i zjawisko odbierania rodzinom dzieci z powodu biedy? Ale oczywiście trzeba tutaj dodać, że najlepsze akty prawne nie zastąpią człowieka, jego wrażliwości, jego kompetencji, uczciwości. I w takim razie, jeśli ten akt prawny przejdzie, to jakie jeszcze inne mechanizmy będą, do pani wnioskodawcy się zwracam, stosowane, by móc jakby to przeciwstawić się bezdusznej machinie urzędniczej. I ostatnie pytanie, jakie cele przyświecały zmianie w kodeksie dotyczące wprowadzania tak zwanej opieki nadprzemiennej rodzicielskiej w sytuacji separacji bądź rozwiedzenia rodziców i jakie korzyści mają wynikać z takiego sposobu przyznawania opieki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.